Witam was moi drodzy, jestem Zygfryd Kła, to jest Team Fortress 2. Dzisiaj gramy standardowo, jak to jest możliwe, znaczy standardowo jak to w weekendy, może tak powiem, co się rusza. Minecraft? Nie rozumiem. W każdym razie na moim serwerze, czyli serwer to się nazywa Gra Zygfryda. Mapa to CTF Turbina. No nie potrafię trafić tego. Oj, zginąłem. Mapa to CTF Turbina. I ludzie się odbierali, ogłoszenie na grupie było. Nie chcę tu więcej powiedzieć. No i gramy, prawda? Zestaw jak na razie sobie wziąłem to lock and load, wyrzutnia bomb samoprzylepnych i wyszczerwiec, ponieważ zbiera on główki. To według mnie jest dość... It used me. LOL. No i co by tu więcej mówić, to ja nie wiem. Co się dzieje? Za dużo się dzieje. Darknet w ogóle przebrzydle spawn campi jako demoman pod naszymi drzwiami. Zauważyłem dość dużo, więc... no, nie jestem zadowolony z tego faktu. O, chciałem mu uciąć głowę, ale nie zdążyłem. Dobra, załadujmy trochę. Cześć, synku, tak. Oj, kryty! Krytów nikt nie chce tutaj. Od was, znaczy się. Dobra, spróbujmy. Beznikowy pozdrawia YouTube. Pozdrawiamy YouTube razem z Beznikowym. Dobra. Może tak się bezczelnie zaczaimy? No nie zabiłem go jeszcze. No cóż. Czy nie tyle, że... obroniłem walizeczkę. Dobra, może jeszcze dwa granaciki. No skoro i tak tutaj muszę przykampić przy niej. To jest kwestia refleksu, czy zdążę? Nie, chyba nie. Zobaczę jeszcze. Pytają mnie, czy nagrywam dzisiaj CS-a. Może bardzo prawdopodobnie, że nie, ponieważ... zresztą nagram prawdopodobnie jakiś film informacyjny odnośnie CS-a. Dlaczego chwilowo przystopuję nagrywanie. No i Marat pozdrawia widzów. Też pozdrawiam widzów. A co? W końcu moi widzowie. Dobra, ja tu chwilę będę kampił bezczelnie broniąc walizeczki. Dzięki czemu mój team może... nie stracić tego punktu, a czerwony team ma już dwa punkty, ten trzeci będzie dla nas równoznaczny z przegraną rundą, a tego byśmy przecież nie chcieli. Niech ta walizeczka zaraz zniknie. W sumie tu by się przydał ten szkocki opór, bo tam mogę sobie tu zrobić grupę i tu zrobić grupę bomb i wtedy bronię idealnie wręcz. Sinku chyba się za bardzo chciał poświęcić kolegi. Spotkało się to dla niego ze śmiercią. Natomiast mnie zostały 3 punkty HP. Co jest dość niewygodne. Ożż, fuck. Dobra, ale się ten... walizeczka wróciła do naszej bazy, więc... sukces osiągnięty, zadanie wykonane. Witam. Dzień dobry. Możemy spróbować teraz przejąć, ale chyba lock and loada... nie, dopiero zaczęliśmy. Tak więc lock and loada możliwe, że zmienię, ponieważ no, on ma ten irytujący aspekt, że jak nie trafię w przeciwnika, to automatycznie się... really? No nie no, Darkness campi nam na wyjściu z bazy. W ogóle miałem zrobić scramble, ale zapomniałem oczywiście. Dlatego jeszcze jakiś tam inżynier. Zrobił działko przy drzwiach, no powiem wam, kaszanek nie wiem. To będzie ciężkie. Chodź tu Zygi. Zwalimy. Darkness z reguły gra pyrką, ale powiedział, że pyrka wymaga zbyt dużego movementu, a on sobie coś tam w rękę zrobił, za dużo fapał i dlatego go boli teraz. Więc... więc dzisiaj Demoman, ponieważ według niego nie wymaga on takiego movementu. Czekajcie, załaduję sobie trochę... o nie! Chciałem trochę granatników załadować, ale nie wiesz. No! Ucieknę! Uciekłem! Udało się! Jestem dobry! Dobra, teraz jest szansa, że... przeciwnik nie zdąży nas tak zraszować bezczelnie. Nie możemy przemieszać, czemu by nie.
Co się dzieje? Dobra, czy tu jest jakieś działko? Otóż jeszcze nie. No! Zemściłem się w Darknessie. Tak jak wspomniałem, nie wspomniałem, że Darkness nie bierze pyrky, bo ma za duży movement wymagany. I z tego też powodu wziął Demomana. Nie wiem, czy powiedziałem o tym Demomanie, bo o tym movemencie powiedziałem, ale o Demomanie chyba nie. Dobra, spróbujemy tutaj wstawić im wyjście z respa. W ten oto piękny sposób. No i zlamiłem to jeszcze, ale siara. Wracaj tu. Skałcie przybrudły. Ha! Uciekł mu głowę. Dobrze. Już myślałem, że przeskoczę. Nie wyszło. Dobra, chwilę pobronimy. No zanieście tą walizkę do bazy. Nie. Dobra, to nie jest chyba Darkness, bo Darkness ma te swoje dziwne ciuszki. Nie, to jest pospolity ziemniak. Przełączył się z skauta na Demomana. Jak ktoś to mógł, kiedy odpalasz. Okej. Na razie nie trzeba. Ja tu poczekam. Wiem, widzę, widzę. O, jak to tam. Idź po apteczkę tą małą chociaż. Czy mi się uda? Przejmujecie tą walizkę czy nie, ludzie? Ginie. O, i po co? Jezu, przycisk. Fail. No, przynajmniej double kill. Coś zabiliśmy. To dwa. No, spamowałem granatami. O, walizeczka. Nie było aż tak źle. No. Bronię to. Zobaczycie. Chyba nie. Uda mi się. Uda mi się. Mam kryty. Ja nie potrzebuję krytów, żeby was pozabijać. O, z kryta dostałem. Ej, wiadomości ci dzwonią albo coś. No i super, mają jedną głowę ściętą, jedną walizkę przejętą. To raczej przypominało te auta, które były skryta. Co tam? Darkness o czymś pisze z Chamim, niestety nie czytałem, zaraz bym spróbował... Ha! Obroniłem walizeczkę w bardzo profesjonalny sposób. Czekajcie, co tam Chami napisał? Następny tydzień to będzie tydzień z Grubym i jego 10 medyków na plecach. Ale coś mi nie wychodzi. Byłoby fajnie, ale tak jak wspomniałem, niestety będzie tylko weekend z Grubym z wami. Tak to raczej jakieś steamowe serwery bez ogłoszeń. No i Darkness zablokował mój granat, był za blisko mnie, zginąłem. Szajba go na szczęście dobił z rezerwisty. Co by tutaj jeszcze ten... Dobra, do boju. Dobra, pod drzwiami gdzieś tu słyszę działko, nie podoba mi się ten odgłos. Ponieważ to raczej nie jest nasze działko, bo my... Ohoho! Co za fart! O, co za nie fart! Pospolity ziemniak dokonał na mnie odwetu. Gdzie te centry są? Ja ich właśnie nie widzę nigdzie. Ej, no karabkę ci daję, jak to lecisz ty. Nie, 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 nie. O nie, no przejęli akurat walizkę, dostali kryty, co za farty. Co to było? Krytyczne granaty. Niefortunnie bym rzekł. No, szybciej. O właśnie, ja bym sobie wziął to działo nawalone, o. Spoko zabawka moim zdaniem. Jestem. Oj, 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 oj. No i bida. Co się stało się? Miasto. A! Ja żyję, ja żyję. A, nieważne. Zginąłem na koniec. Tak niefortunnie. Nie mam medyka? Dlaczego? A nie, jest jakiś.
Już się martwiłem przez chwilę, że nikt mnie nie będzie leciał. Co za różnica. Nie wiem, po co ludzie chcą zmienić następną mapę, skoro następnej mapy raczej nie będzie. Gramy z tego jedną mapę podczas odcinka, potem ewentualnie chwilę po odcinku. I wyłączamy nagrywanie. No, rozwaliłem teleport, zabiłem medyka, dobrze jest. Spróbujmy im w takim razie pójść po walizeczkę, chociaż widzę, że tu jej nie ma, ktoś z naszych ją wziął. Weź podleż, kolega. No. Bardzo ładnie. Akurat kryt! Zabiłem go! Granatem, znaczy tego scouta w sensie. Co się śmiesz z ludzi, synku? Nieładnie. Kurczę, oj, oj, to jest działko! Co tu robi działko? Jak kampią wszyscy. Ale gdzie? Znowu działka. Przy naszym bazie. Patrz, dostały mi dwie bombki, na szczęście. O. Podniosłem amunicję, zaniosę teraz to szybko. O, walideczkę, widzę, będzie problem zanieść na dół. Dobra, zabiłam kogoś tam. Ujejku, jaka ekipa tu jest? Co się dzieje? Skubane, prawda? Zmieniłem drużynę, nieładnie. Zmieniłem drużynę. Proszę mnie nie oszczędzić. Dobra, obroniliśmy walizeczkę, przyjęliśmy walizeczkę, jest spoko. Czemu tu znowu jest jakieś działko? No i trąbka, tak? Fajnie. Ja nie mam niestety granatów, znaczy bomb w sumie tego się w dziale nawalonym. Tak więc, co ten scout? Dobra, podładujemy trochę granacików. Samoprzylepnych bomb. I do boju. O, tu gdzieś powinna leżeć broń jakaś. O, ja nie wyruszę. Słyszałem, że podniosłem, ale chyba jednak nie. Musiałem się pomylić. Darkness, nie strasz mnie. Oj, kiepski Uber. Nie wyszło. No, akurat ładowałem bomby. Za tobą, Darkness, demo. Sticky Ebola. Oj, 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 trzeba załadować.